wczoraj podczas posiedzenia Rady Miasta zdarzyła się rzecz bez precedensu. Dobra. No, do widzenia. Kończ. Możemy rozpocząć jeszcze raz? Tak. Czy już każdy wyłączył telefony? Tak. Więc proszę Państwa, wczoraj podczas posiedzenia Rady Miasta zdarzyła się rzecz bez precedensu. Rada Miasta zagłosowała przeciwko rozwojowi, naszego miasta, przeciwko mieszkańcom. Czy miało na to wpływ wystąpienie przedstawiciela rządu? Tym bardziej to dziwne, ponieważ wielomiesięczna praca z jednej strony dyrektorów sektorowych, wiceprezydentów, ale także radnych na poziomach poszczególnych komisji dotyczące sfery tzw. podwyżek i wymiany informacji, proponowanych rozwiązań, także propozycji tych rozwiązań ze strony radnych właściwie legła w gruzach. Czy takich przedstawicieli w Radzie Miasta, na takich przedstawicieli mieszkańcy głosowali, aby ich reprezentowali w Radzie Miasta, którzy będą stosowali techniki idące w kierunku braku rozwoju miasta przeciwko interesom mieszkańców miasta? Proszę Państwa, wczorajsze wystąpienie przedstawiciela rządu, wiceministra spraw zagranicznych, pana Wawrzyka, który zaszczycił nas obecnością na tym posiedzeniu, to przejaw centralizacji władzy, czy ograniczenia kompetencji samorządu, czy propozycji, jakie złożył w tematyce, w temacie, w którym zabrał głos, dotyczącej tzw. polityki odpadami, a propozycja polegała na zwolnieniu pracowników z pracy, czyli ograniczanie mieszkańcom możliwości do wykonywania swojego zawodu. Takich rad oczekują mieszkańcy tego miasta od przedstawicieli rządu. I ostatni element, który myślę, że już dzisiaj jest komentowany i spotkał się z bardzo dużym zażenowaniem. To, co także wydarzyło się na tej Radzie. To jest sposób, w jaki potraktowano przedstawicieli przedsiębiorców kieleckich. Także przedstawicieli Rady Biznesu. Przez niektórych radnych. Jest mi bardzo wstyd za takich radnych. Dziękuję bardzo. Gdzie pan oglądał transmisję, bardzo bo pana dziękujemy. Nie było? Mógł pan tak to wczoraj jak, na sesji tak powiedzieć. Tak jak informowaliśmy, jest to briefing w formie oświadczenia, także dziękujemy bardzo i zapraszamy Państwa serdecznie, zgodnie z zaproszeniem jeszcze na konferencję prasową w dniu. Czy będzie można zadawać pytania? Ta druga konferencja? Konferencja prasowa będzie w temacie zastępcy prezydenta miasta. Czy będzie można zadawać pytania panu prezydentowi? Konferencja prasowa będzie można zadawać pytania. Dziękujemy.